Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 20 na moim kanale. Odcinek nagrywany 6 czerwca, 6.6. o 13.43. Także kontynuujemy sobie, ostatnio graliśmy 31 maja. No, może tak być. Mam już 98 godzin prawie. Na save'ie. No i elegancko. Kolejna ładna niedziela w momencie nagrywania. Ładna pogoda, idealna na komputer. W tym momencie akurat telefon, ale ale wystarczy i tak sobie sprogram w Farminga 19 na mapie Wysokie Brodno. Także jeśli ktoś ma ochotę, jest zainteresowany, to jak najbardziej zapraszam, bo sporo ostatnio streamuję. Codziennie. W porządku, tu mamy te kostki siana jeszcze. A my ogólnie dzisiaj się chciałbym zająć dokończeniem tych żniw owsa. Ostatnie pole tam już kosimy. Kurde, tych sprzętów, daj ten spokój. Tu mamy wędzika, ten na razie nie. Tutaj praska jeszcze nie. Tutaj puść świętego klasa. A jak tam wygląda fent? To wiem, jak wygląda fent, jest czarny, tak? ale czy muszę odebrać od niego? W sumie to nie jest pilne, aczkolwiek jak tam się zawrócą, to fajnie by było. Dobra, będziemy sobie zbierać kostki słomy i pracować tą słomę w tym odcinku. No i do zbioru mam jeszcze buraczki, ale tym się dzisiaj zająć nie planuję. Także generalnie spoko. Spoko, akcja dawno takiej nie było. Łączę sobie mapę. Fajny sprzęt, powiem szczerze, aczkolwiek no dosyć to jest wszystko uproszczone. Tym z Farmingu 20. Więc trzeba tu rzeczywiście jakoś z pomysłem do tego podejść. Właśnie przykładowo, jeśli chodzi o zbiór tych kostek, jakieś takie składowanie, magazynowanie, zapas kostek słomy. No bo nie jest takie proste jak w Farmingu 19, gdzie też jest dużo modów, na których, powiem szczerze, przyjemnie mi się gra, także. Także bez niektórych byłoby ciężko. Ups, nie chciałbym się, powiem szczerze, tyle pykać w tą gierkę. Mam już prawie 2800 godzin w Farmingu 19 od premiery. Dobra, zmienimy to. Zmienimy to, jak tam kombajny. Pamiętam, daleko widać, że jedzie w tamtą stronę, aczkolwiek nie złapało. Nie złapało. Aczkolwiek nie wczytuje się. Także śmiesznie. Dobrałem pół przyczepy. Myślę, że tutaj jeszcze ogarniemy. Tamte kombajny mają duże zbiorniki, więc powiem szczerze, nie ma tutaj potrzeby jechać tam koło nich i odbierać, bo myślę, że powinienem się wszystko zmieścić. Obecnie nie sypię aż tak dużo. Mam nadzieję, że dźwięk nie jest za głośno. Ostatnio to niby podgłośniłem troszkę i wcale wydaje mi się, że nie było za głośno. Dalej byłem słyszalny, bo też nie mówię jakoś zbyt cicho. To jest o mnie już. Aczkolwiek no to zależy od wielu rzeczy, nie tylko właśnie ustawienia telefonu, tylko też ustawienia głośności w ustawieniach gry, a to też się potrafi po jakichś update'ach zmienić. Miałem takie właśnie sytuacje już i już tam z poprzednich odcinków właśnie. Jeszcze dawno temu, półtorej roku temu, zaraz po premierze, były takie sytuacje. Whips. Okej, dwie ostatnie. A nie, już, dobra. Już pewno, myślałem, że jeszcze jedna. Okej. Spoko.
Jak to tu wygląda? Nie w tą stronę. Odstawiam kawałeczek. Także teraz ich muszę już zwolnić. Bo koniec żniw aktualnie. Tutaj może sobie jakiś obornik rozrzucimy czy coś. Nie wiem, ostatnio tak robiliśmy, ale to musiałbym wtedy nawóz wywalić z siewnika. Czyli albo go tepnąć, albo zużyć, po prostu nie tankować. Byłoby sensu, żeby się marnował, prawda? 80 tysięcy na koncie, całkiem nieźle. Troszkę sobie zarabiam, jeszcze tam mleko do sprzedania ewentualnie. 80% na jeden kombajn, dobra. Teraz spróbujmy tą sumę wyładować, zobaczymy czy to działa tak jak dawniej. No bo jako tako wyładować się właśnie w tym miejscu nie da. To jest nierówne. Jeszcze raz słup, kurde. Chłopak cofnął. Dobra. No i sposobem, o, zablokowali się pracownicy. Sposobem było zresetowanie przyczepy. Mam nadzieję, że Deutschfahrt FSX? Nie, właśnie FSX chcemy, ale Deutschfahrt nie. Ja nie wiem, co tu się zresetuje. Czy sam ciągnik, czy... Czy przyczepa? Dobra, zobaczmy. Aha, jest w użyciu. A jakbym wysiadł? Chyba dlatego, że siedziałem w nim, nie? Tak to działa. Okej, odstawiono ciągnik i arkusin. No, dokładnie. To jest fajny sposób na składowanie, no bo jako tako nie ma możliwości ładunku właśnie. Miałem pustą. Ładunku w miejscu, gdzie się by chciało, nie? Jak w Farmingu 19. Dobra. Nie, już chłopaki, nie całować się. Dobrze, dobrze. No spokojnie. Dziwne, że pomimo ustawienia nie przeszkadzać i tak wyskakują powiadomienia. No ale o tym już ostatnio mówiłem. Dobra. Lecimy tym fender w takim razie. Ups. Leć. Spoko ten klas jest, powiem szczerze. Ja sobie ostatnio od linii kwiatów śmigam właśnie też Fendem Idealem, którego sobie kupiłem jakiś czas temu. I ostatnio już na żniwa 170 hektarów soi i rzepaku dokupiłem sobie również John Deere'a. Taki duży kombajn, 23 tysiące litrów zbiornik. Aczkolwiek troszkę wolno wyładowuje, powiem szczerze. No i ma parę takich niefajnych rzeczy, które nie zostały poprawione właśnie jeszcze z tego podstawowego, który jest w farmingu, jak na przykład wsiadanie z prawej strony, które jest niemożliwe, może tylko z lewej. Troszkę to irytuje, ale cóż, na ogół nie ma dużo konfiguracji, dużo fajnych bajerów. Więc naprawdę spoko sprawa. No i jeszcze trzeci sobie wypożyczyłem właśnie John Deere. I tak ostatnio akcję robiłem. No ostatnio dosłownie wczoraj sobie wydałem 12 milionów na nowe tereny. Około 200 hektarów. Także cały czas się rozwijamy. No i zbiór trawy na kiszonkę. Także akcja jest. Akcja jest. I cały czas do przodu. Dobra, pani już starczy. Już starczy, już nie cofaj. Tutaj, dobra. Okej. Okay. Tym klasem już idziemy tam daleko, żeby jeszcze tam tą miuszkę zebrać. No i dobra, bierzemy się za słomę. Mamy już 9,5 minuty odcinka. Troszkę sobie poprasujemy, pozbieramy i będzie spoko. W sumie ciekawe, co się wyrobię w tym odcinku. Ze wszystkim. Do świni chyba nie potrzebuję zawodzić słomy, nie? Myślę, Follow the Just teraz ustawiłem i leci, nic się nie dzieje praktycznie, nie? Gdyby było szybko, to kurczę, bym tylko musiał cały czas skosić trawę i ujrzeć koniec odcinek. No ogólnie
Nie grałem poza odcinkami. Jak gram, to jak właśnie ostatnio liczyłem konie, to mówię na odcinku. Podobnie na początku. To było, że mówiłem jak grałem, na przykład jak sobie zbierałem dużo w koło, co było nudne, powtarzalne. To też właśnie powiedziałem, tylko że grałem i takie postępy poczyniłem. Ale sporo słomy sypie. Sypie i sypie, cały czas sypie, całą noc, co dnie. A dobra, tam go postawmy. No i tu już jest JCB, w sumie nie wiem, co tu będziemy dalej siać, ale na razie się nad tym nie zastanawiam. I to jakoś tu jeszcze go musimy wysypać, nie wiem, czy będzie, nie będzie zbyt nierówno. Chciałem zobaczyć ustawienia. Ustawienia. Na razie 10 mam czas. Na 10% mam efekty właśnie, dźwięki. Dobrze, presujemy. Presujemy, samo się nie spresuje. Włączone, włączone jest. Dobra, spoko, zestaw, powiem jeszcze do ten klas. Z prasą klas. Chłopak z klasą. Trzeba sobie trafić. To pokosy wcale nie są takie wąskie. Także spoko sprawa. Nie wiem sobie, czy można na sumę sprzedawać gdzieś. Nie ogarnąłem tego, aczkolwiek nie było mi to potrzebne i tak nie przerobi na pelet albo na kiszonkę jak w Farmingu 19. No dosłownie miliony litrów trawy albo słomy na kiszonkę i w ten sposób zarabiam głównie. Ale też z innych rzeczy, powiem szczerze. Hoduję sporo zwierząt. Ostatnio postawiłem dwie obory, które właśnie dzisiaj też planuję na live'ie. Czyli wczoraj, jeśli oglądacie w dniu premiery. Próbuję już, planuję już zagospodarować już zwierzęta, ogarnąć chociaż na kurczę 400 krów, dwie duże obory po 200. No to jest bez transportu milion na same zwierzęta, bez transportu, zakupienie na maksa, nie? Więc całkiem sporo dodatkowo te emery, tam kilkaset tysięcy pójdzie. No będzie co robić, będzie co robić. Także dzisiaj planuję tym zająć właśnie na lejkę. No ale w sumie to nie wiem, po co o tym mówię, bo generalnie zapraszam na live. Myślę, że są ciekawe, spoko. Ja bym oglądał na przymiejscu. Nie wiem, po co o tym mówię, skoro wy to zobaczycie dopiero następnego dnia. Więc już będzie po live, ale i tak myślę, że spoko sprawa. Około 180 godzin już mam na brodnie przez 3 tygodnie. Przegrane, więc naprawdę sporo się dzieje i cały czas się rozwijamy. 15 ciągników, teraz dwa kombajny, opryskiwacz samojezdny, bardzo wydajny, który już też z ponad 300 hektarów opryskał. Także całkiem nieźle. Tam jest jeszcze ten pasek, pokos jeden słomy rządek, nie? Chyba nie powiedziałem. Cię pracę w środku może trochę. Pojedziemy sobie, fajnie jest celowniczek na środku, podobnie jak w John Deere'ach niektórych. Można sobie celować. No i tu te paski nie bardzo mi się podobają. To jest chyba 900 klas, nie? Czy 800? Nie wiem. Chciałbym tu kliknąć. 870. No spoko. Spoko, spoko. Tu 19 platinum też. Kurde, musi wyładować tam wszystko. 19 platinum też te kreski były w 800C, a nie w 900C? Nie pamiętam, powiem szczerze. No ale fajnie, śmigałem prawie 200 godzin właśnie z DLC płatnymi. I testowałem te różne, najwięcej klasów, no bo właśnie najwięcej maszyn jest tej marki z DLC płatnych. Jakieś hałasy za oknem, także sorki jak słychać. Dobra. Presujemy. Idziemy dalej, tu kolejna kosteczka. Spoko. Spoko sprawa. Dobra, cóż tam jeszcze miałem powiedzieć? Panie. A tu belka była jakaś, tak? Tak. Na belce się wybiłem. Jak na YouTubie. Dobra, dawaj prosty pokos i lecimy. Jakiś 1000 jest, no.
prasie. Ale od niej idziemy równo. Od niej idziemy równo, nie omijamy. No, no, no. Teraz to zepsuję, nie? Pora, żeby to zepsuć. Troszkę tam ominąłem z prawej. No cóż. Tak to czasem w życiu bywa. Dobra, przedostatnie pole. Tu jest jeszcze ominiuszka mało, ale to już nie będziemy tym przejmować. Powiem szczerze, sporo ułatwienie jest właśnie z tym, że w farmingu 20 jest tylko jedna faza nawożenia, więc od razu może to zrobić siewnik z kultywatorem i nawożeniem. I trzeba potem śmigać coś z siewaczami, z którymi dużo jeździłem na początku, jak jeszcze nie miałem takich siewników. No, myślę, że spoko sprawa. 16 minut mamy, dobra. Myślę, że spoko się to jedno pole po prawej. Zapresujemy, pozbieramy sobie słomę, no i zobaczymy, czy tam u świn nie potrzebujemy też dostarczyć słomy, ale raczej nie. Wolno teraz to wszystko idzie. Z racji tego czasu nieprzyspieszonego, nie? Ostatnio na rzeczywistym grałem teraz na razy 10, no to kurczę. Na jeden dzień to nie wiadomo ile godzin będzie. Przy czasie rzeczywistym chyba po 20 par, nie? Gry, zdaję życie, więc no kurczę dużo. Kiedy wpadam co tydzień na pół godziny, no to tak naprawdę bym ponad 50 odcinków miał jeden dzień. Masakra. Także trzeba coś ogarnąć, no ale teraz jak już mam co robić, zbiory, no to nie chcę za bardzo przyspieszać, ale lubię jak ten czas leci, powiem szczerze. Podobnie jak farming właśnie 19, nie dokończyłem myśli, na czym zarabiam właśnie na wysokim brodnie aktualnie, najwięcej. Ostatnio sobie zarobiłem właśnie kilka milionów, zacząłem na tym właśnie jak wydałem 12 milionów, zacząłem konta 3 miliony niecałe, a potem miałem 10. Jak zacząłem kupować pola, jeszcze 2 miliony wziąłem pożyczki. Wszystko właśnie poszło na pola, na obory. 600 tysięcy poszło. Zrobiłem właśnie głównie podczas tego jednego live'a z jajek sporo. Tam milion ponad z... Hamuluj. Z kilku dni. Ponad milion. I z jajek. Mam 4 kurniki po 400 kur. No pewnie tam sprzedawałem na przedostatnim live'ie, ja to 200 tysięcy dosłownie przez tam ponad 150 godzin gry. Całą wełnę od początku, to szału nie ma, nie? Z tą wełną. No ja tam 50 owiec, także. Nie ma szału. Sprzedałem też konie za 2 miliony, 42 sztuki. Było 2 miliony. Tam 3 padoki koni. Także też akcja idzie. Ostatnio sobie też lucerny i kończyny siałem. Nie wiem, czy dobrze opowiadam, że o farmingu 19, grając farmingu 20. Czy was to interesuje? Możecie dać w komentarzu, czy jesteście na live'ach, czy śledzicie, czy chcecie, żebym opowiadał ewentualnie i właśnie opowiadał, co robię grając i jak to wygląda u mnie w farmingu 19, czy nie ma to sensu grając w farmingu 20, czy wiecie, więc nie ma sensu. Nie ma sensu. Dajcie znać w komentarzu. Dobra. Także ogólnie właśnie zaproszę na live'iki z farminga 19, z którego ostatnio gram dużo i najwięcej. W sumie nie tylko ostatnio. Jednak gierki farmingowe jednak najczęściej gram w symulacji niż jakieś w innych gry, ale też innych gry się zdarza. Ostatnio graliśmy w SnowRunnera z Gitty na przykład. Także też fajnie. Co prawda ostatnio było na początku marca i teraz na początku czerwca, 3 miesiące przerwy, aczkolwiek sam u siebie gram w to dużo więcej. Ostatnio był też w połowie maja 4 Season Pass, właśnie z pierwszego roku, po roku od premiery gry na Steama też wyszła gra. Wyszedł Season Pass na rok drugi, także też myślę, że sobie zakupię, także myślę, że spoko. To jest SnowRunnery, no i z 4 Season Passa właśnie z pierwszego roku, teraz będzie pierwszy rok, drugi rok, 4 Season Pass, 1 Season Pass. Trzeba będzie ułatwić jakoś to. Jakoś to rozróżniać, nie? Dobra. Na czwartej mapie jeszcze właśnie z Rosji jeszcze za bardzo nie grałem. Wpadłem tylko raz dosłownie, żeby sobie pojazdy do Gitiego przerzucić. Od siebie z save'a. No i w SnowRunnerze powiem, że też mam sporo godzin, z 300 prawie. Około 300, podobnie jak w Satisfactory, którego też ostatnio nie grałem.
jakoś nie było okazji. Aczkolwiek sporadycznie nagrywam odcinki. Jak przysiądę, nawet kilka, więc pojawiają się to 2 dni. Przeważnie w parzyste. Jakoś tak sobie zaplanowałem. Jak tam czas? 20 minut. No dobra. 4-5 pokosów. 4 jeszcze po tym. Chyba. I bierzemy się za zbieranie. Za zbieranie słomy. W kostkach. Pewnie, że spoko sprawa. I właśnie w Farmingu 19 też na wysokim brodnie. A też w ten sposób tyle tego materiału w milionach dosłownie trawy czy słomy sobie przewożę. Z 4 przyczepami. Taki długi zestaw. Przewodnie będę coś śmigam, bo one są też ciężkie dosyć. A na każdej 24 bele wchodzą, więc prawie 100 na zestaw. A razy 4000 litrów bela, no to prawie 400 tysięcy litrów. No to mam przyczepę milion, ale jak kiedyś załadowałem 600 tysięcy litrów, to kiszonki, no to Big Boot nie był w stanie z tym ruszyć, więc... Więc raczej w belach chyba jest troszeczkę łatwiej transportować. Wydaje mi się. Ostatnio, że sobie właśnie ponad 30 hektarów, około 35 chyba trawy, a skosiłem na dole. Na dole pola, ten największy polu na mapie. I na sąsiednich też pszenica była, więc będzie słoma do zbierania w kostkach i właśnie z kilkaset kostek, chyba 300 ponad trawy sobie skosiłem ostatnio właśnie z pracownikami i kurczę, jak ją jak. I sobie tam oczekuję na dole, więc dzisiaj też właśnie nie będę się zajmował transportem przez samą praktycznie na górę tej trawy. No, kawałeczek jest to pole oddalone. Jednak ja jestem tam w górnej części mapy. Mam pola w lewym górnym rogu. Na stację wapnowania jeździmy do prawego górnego, prawego dolnego rogu. A tutaj pola są na południu. Na dole tam lewy dolny róg, troszkę może na środek bardziej. Pokupiłem wszystkie właśnie po kolei. Dodatkowo też tam koło 104 kupiłem pola od 98 czy 9. To właśnie ze słonecznikiem do 104. Wszystko reszta z trawą. Mniej więcej na środku mapy, też jedno z największych pól, chyba drugie największe, około 16 hektarów, nie, chyba trzecie, coś ponad 15 hektarów, bo 97 mam też drugie największe już od jakiegoś czasu, gdzie zbierałem nowoziem kompostem, wapnowałem, trawę zbieraliśmy i ostatnio rzepek z pracownikami, dwoma zbierałem, przez trzema, na kombajnach jeździli, a ja odbierałem od nich. No i powiem, że takie pole 15-16 hektarów poszło ekspresowo tymi trzema kombajnami, właśnie Wendem i dwoma John Deere'ami. Także powiem szczerze, spoko. No i właśnie 97 jest chyba drugie największe na mapie, a 234 tam bodajże na dole z tymi słupami takimi pionowymi, z tą linią, co idzie przez całą mapę pionowo, jest największe na mapie. No i właśnie 104 jest trzecie największe, które sobie też kupiłem, około 15 hektarów. Kusiłem już tam jakieś kukurydzy, więc też te orki będzie wymagało sporo roboty, powiem szczerze. Także numerami tu rzucam, bo już kojarzę mniej więcej, które pola są i tak dalej. 31, 2, 3 mam w lewym górnym rogu. Więc jeśli ktoś właśnie grał na brudnie albo ogląda u mnie tę serię i kojarzy, no to wie, o co chodzi. Wie, o czym mówię. Dobra, zjeżdżamy tą prasą. Zdążyłem, dobra. Tu i samochody też są takie betonowe, nie? Ostatnio właśnie dyskutowaliśmy i rozmawialiśmy na ten temat. Na czacie, jak też ktoś się zapytał podczas live'a, co się stanie, jak uderzę w samochód w farmingu właśnie 19. No to aktualnie niestety w najnowszych farmingach pojazdy są betonowe, przyklejone, podobnie jak pociąg do drogi, do powierzchni, do torów. No i niestety nie da się ich ruszyć, a od farminga 15 tak jest. 15, 13 jeszcze z tego co pamiętam. Wyglądało to tak, że pojazd można było normalnie sobie podnieść turem, załadować na przyczepę, wywieźć. Śmiesznie można było się bawić. No ale stare dobre czasy, nie? Stare dobre czasy. No niestety teraz ten ruch w farmingu działa jak działa. W Cutland Crops potrafię fajnie przepuszczać jakieś tam pojazdy, zjeżdżać na pobocze. Dobra, parkujemy tutaj. Sorry za hałas za oknem. No zobaczymy. W Formule 19 nie działa to niestety najlepiej. Zobaczymy, jak będzie w 22, która wychodzi już za kilka miesięcy. Pod koniec roku. Dobra, tym do czwarem pędem znaczy. Możemy sobie podjechać do drugiego kombajnu, wyładować i już do silosu. Niezbyt dużo sobie to nowe, powiem szczerze. Zmieścimy się tu.
Ogólnie tak, zabija. Nie wiem, ciężarówki właśnie, ostatnio też dyskutowaliśmy. Dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy na temat ciężarówek w Farmingu 20 i chyba żadnej nie mam, nie? A podobno są, zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę, właśnie mam trzy naczepy takie i śmigam nimi z ciągnikami, z wózkami. A nie mam ciężarówek, a może by to było spoko sprawa, nie? Do transportowania takich rzeczy, może warto spróbować. Ciemnie się, czy mi się daje? Być może, to jest długa ta rura, więc chyba trzeba to dodać troszkę. Spróbujmy. Okej, perfekcyjnie. Mamy ciężarówkę, dobra. Zapomniałem, rzeczywiście są i mamy. Bawełnę wozi ziemią. Gdzie jest? Na sklepie. Dobra. Jeszcze mamy jeszcze około 4 minut, 5. Pozbieramy sobie troszkę słomy. I... myślę, że zaskoczę na kolejnym live, bo na kolejnym odcinku. Za dużo live'ów, bo nie zdążę raczej dzisiaj już. Jest jeden zestawik jeszcze. Proszę bardzo. Kamienne samochody. Kręcaj. Są te tuzy, kurczę, z przodu, a... nie ma obciążników żadnych możliwych do kupienia chyba, nie? Czepiają się same, tak podobnie jak kosiarki właśnie. Czepia się kosiarka z przodu, czy po prostu kosi? Czepia się z przodu, jedna się pojawia. W 16 było tak, że była przerwa na ciągniku. Kosiarki były prawie po lewej, a za ciągnikiem była przerwa. I hamuluj. I normalnie... tam były sprostowania, tak. Myślę, że zapomniałem coś. I normalnie się kosiło, nie? Tu już się pojawia kosiarka magicznie, podobnie jak chyba obciążnik. Panie, zbieraj to. Trzeba przodem, tak? Nie chcemy tego klikać tutaj, halo? Tak się ciągnie coś za mną, halo? Ciągnie się za mną jak przeszłość. Coś znowu to z dotykiem jest problem, ale chyba dlatego, że dotykam palcem u góry. Ups, ups, dobra, złapane. Złapane, możemy sobie ze środka spróbować, ale to będzie troszkę ciężkie. Ups. Okej. Prawa, prawa. Nie po lewej. No nie, mam nadzieję, że nie jest za głośno ten odcinek, a jeśli jest, no to... to pod koniec ciszymy. I także siemanko, tutaj Simi, kolejny odcinek z Farmingiem 20. Jeśli mnie nie było słychać. Nie no, myślę, że nie będzie tak źle. Nie mówię wcale tak cicho. Aczkolwiek jak już słyszę z głośnika te maszyny, to znaczy, że jest głośno, bo jak słyszę głośno, to jest bardzo głośno. Tak to wygląda. Dobra, pół przyczepy. 28 minut. Ups. Spokojnie, Patka, spokojnie, spokojnie. Także doładujemy sobie, myślę, tą przyczepę, wyładujemy i to tyle w tym odcinku. Dokończymy sobie raczej poza odcinkiem, na samym odcinku. Nie będę chciał poza odcinkiem dokańczać. Raczej powiem szczerze, wolę pokazywać, jak tu się co robi, bo też sporo osób ma pytania co do tej gry do mnie i nawet na live'ach gdzieś tam pytają. Nie tylko właśnie o Farmiga 20, ale też 19. W komentarzach też sporo było pytań a propos zwierząt i tak dalej. Więc wolę pokazać wszystko, jak się robi i tak dalej, żeby pytań ewentualnie nie było. No ale właśnie dla mnie są takie banalne pytania. Tylko jak jest Farming nowy. Jest nowy w tym właśnie świecie. W tym tytule, kurde, prawo, lewo, prawo, lewo. Przejechałem i zebrałem, no. No nie, tak nie transportujemy, bel. Puść ją. O, zmieściłem się dobrze. Myślę, że przywalę. Panie, co ty na mnie spojrzałeś? Co tu się zawiesiło? Coś przechodzi, chyba coś przechodzi, przejeżdżam. Nie, pcham dalej. Wyłączamy i musimy zrobić chyba... tak, nie? Odczepimy, przepchniemy. Próbujemy, kurczę. Ciężka sprawa, podobnie jest problem jak w...
krążnikach, na przykład przy New Hollandzie w Formule 19, jak właśnie zbierałem słomę. Przy Fendzie na przykład fajnie te obciążniki przepychają, bo jest nisko. A przy New Hollandzie jest wysoko i ta belka akurat wpada pod obciążnik, między ziemią a obciążnik i tam sobie jest, dobra, 30 minut, dojeżdżamy, wysypujemy i kończymy. Ten odcinek przemiły. Dobra, także mam nadzieję, że odcinek się podobał. A jeśli tak, to zachęcam do stawienia apeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Zapraszam też, tak jak mówię, na Oliwiki z Farminga 19. Są dużo częściej niż właśnie Farminga 20 ostatnio. Gram i publikuję. Także myślę, że jeśli ktoś lubi taką tematykę, to Oliwiki mu się spodobają. Mam nadzieję. Zachęcam do sekcji komentarzy też pod spodem. Dajcie znać, co byście chcieli, żebym jeszcze pokazał w Farmingu 20. Czego nie było. Jeśli oglądaliście poprzednie odcinki z tej serii, to było ich sporo. Czego nie po premierze głównie, jak codziennie nie publikowałem. A jeśli nie widzieliście, to zachęcam do poprzednich odcinków. Dobra, troszkę może bliżej. Cofamy sobie. Okej. Wysiadamy. Jest tu skok? Jest. Próbujemy tu wskoczyć. Okej. Prawie. O, dobra, jestem. Jestem. Dużo to jest czułość, kurde, masakra. O, dobra. Hamuluj. Dobra. Resetujemy na sklep i kończymy. Cyk, cyk, cyk. I cyk, cyk, cyk. Dup. Fajne składowisko. Wydaje mi się, że u. Mogę się tak zapytać po prostu? Nie. Chyba. To mogę do pojazdu. Dobra, wysiądź po sobie. Przebiegnijmy się. Sprintu nie ma. Nie wymyślili sprintu. Sprintu. Tu mamy dużą beczkę. No chyba jest też z farmy od krów, nie? Ja nie wyłożę mleko, wodę przywożę. Czemu ona tu stoi? Mamy tu trochę jeszcze słomy. Myślę, że powinno starczyć. Ale w sumie nie wiem, czy jest sens dobać słomy, skoro czymś takim sobie ściele. Skoro obornika za bardzo nie wywożę, nie? Nie ma chyba możliwości sprzedania. Podobnie jak słomy, nie widzę tu jakoś takich opcji. Nawet w Farmingu 16 można było. No nie wiem, dziwnie. Brakuje niektórych rzeczy w tym Farmingu 20, ale leśnictwa też. Multi. Niestety. Dobra, także dzięki za obejrzenie. Do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.